A jak to było? No, zobaczyliśmy drugi raz wieloryba, no i z ciekawości zaczęliśmy za nim płynąć. Płynęliśmy go, zanim płynęliśmy do tego wieloryba i po 20 minutach żeśmy tego wieloryba dogoniliśmy go na odległość 50 metrów. Tak, no i wtedy zaczęliśmy go pstrykać. Zdjęcia mu robić, krótkie filmiki telefonami komórkowymi. I płynęliśmy za nim aż do toru wodnego, w którym szedł statek duży, ogromny, 270-metrowy statek. Wieloryb zdążył umknąć statkowi przed dziobem, a ja musiałem zawrócić, bo by doszło do kolizji.